Nie będę mówił o dzisiejszych kapłanach, ale myślę, że każdy dostrzeże analogię. Oto w pierwszej księdze Samuela mamy dwóch bardzo wysoko postawionych kapłanów, tuż po, a można powiedzieć, arcykapłanie, dwóch synów Heliego. Jak oni się zachowywali? Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud, bo gdy ktoś składał ofiarę, Przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła, lub do garnka, czy do rondla, czy do misy, i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet tego nie wolno było robić, to już nie dość, że wybierali to, co im się nie należało, czyli zabierali pod siebie, można powiedzieć, ryli pod siebie daleko więcej niż Bóg im pozwalał, to jeszcze łamali, można powiedzieć, jego standardy, bo nie można było surowego mięsa brać, to jest dalej opisane, a nawet zanim tłuszcz spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: Daj mięso na pieczeń dla kapłana. Bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek, no pobożny, chciał, pobożemu to robić. A jeśli ten człowiek rzekł: Najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, co tylko pragnie dusza twoja, ten do niego. Nie, lecz teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed Panem gdyż ludzie lekceważyli składanie panu ofiar jeśli kapłani tak postępowali lekceważyli prawo boże lekceważyli samego boga i jego ofiary no to co się stanie z ludem wtedy widzimy zaczęli lekceważyć ha ciekawe czy i dzisiaj to samo się dzieje